Jeszcze cicho, jeszcze pusto w Teatrze Polskim w Warszawie, ale już za chwilę wszystkie te rzędy zapełnią goście 25. już gali polskich nagród filmowych Orły. Zanim to jednak nastąpi, zapytamy filmowców o ten niezwykły jubileusz. Ile ja lat miałem 25 lat temu? To no jest właśnie, dobre dokładnie 20. 20 miałem. Dokładnie 20. No to ja już byłem na drugim roku studiów filmowych. Czyli pasja już była. No już pasja umarła. By się potem odrodzić oczywiście. Piękny jubileusz dzisiaj obchodzimy. Czym dla Pani są Orły? Mają dla mnie ogromne znaczenie. Wiele cudnych wspomnień wzruszających, bo jestem dwukrotną laureatką Orłów za pierwszoplanowe role. Byłam 6 razy nominowana, więc też na wielu już takich uroczystościach byłam. I to jest po prostu niezwykle ważne, że tworzymy, że się rozwijamy, że się wspieramy, że nie ma wyścigów. Bo nie traktuję tego konkursu jako jakiś wyścig. I dlatego ta nagroda jest tak ważna. Wspierajcie polskie kino. Pani najpiękniejsze wspomnienie z tego święta kina to? Myślę, że najbardziej pamiętne dla mnie to ten moment, kiedy Orła odbierałam. To były Orły za rolę w filmie Plac Zbawiciela. Było to też o tyle pamiętne, że ja miałam termin, miałam porodu, nie wiem, tydzień wcześniej, tydzień później, to jakoś tak było, także to wszystko, wszystkie jakieś takie bardzo emocjonujące wydarzenia mojego życia się wtedy jakoś skumulowały. Mam piękne wspomnienie sprzed 25 lat. Pierwsze Orły prowadziłam ja z Piotrusiem Machalicą. Zawsze to było takie rodzinne święto, te Orły, bardziej niż Gdynia. I świetnie, że to jest. Czerwony dywan powoli pustoszeje, ostatni goście zajmują miejsca. I bardzo dobrze, bo chcemy poznać werdykt tegorocznych Orłów, a chwilę potem zapytać laureatów o ich pierwsze emocje. Odkrycie roku. Damian Kocur, wielkie brawa. Panie Damianie, odkrycie roku, jak smakuje taka nagroda? No jest ciężka. Jest ciężka? Jest ciężka, ciężar gatunkowy, czuję, że jest tak, że to jest coś ważnego. Ja oglądałem John'ego i płakałem, teraz pani płacze. Dobrze, że pan mnie podtrzymuje, bo nogi mam jak z galarety i mam tyle emocji w sobie i to wielkie przeżycie. Orzeł za montaż i zdjęcia za film IO. Czy teraz kolejny będzie Oscar? Zobaczymy, to się już niedługo okaże. Trzymajmy kciuki. Dawid Ogrodnik. Johnny. Najlepsza główna rola męska. Wiadomo już, gdzie statuetka spocznie na najbliższe lata. Oj, tego nie wiem, bo nie możemy skończyć remontu. Na razie 2 pozostałe są w piwnicy, więc najprawdopodobniej ten do nich zaraz dołączy, a jak będzie szafka, to może kiedyś pomyślę, żeby je gdzieś w jakimś miejscu postawić. Przemowa piękna, kobieta na dachu i kobieta z orłem ze mną. Czy było wzruszenie? Wielkie, wielkie wzruszenie, wielkie przeżycie. Tak się tę rolę uwielbiam. Zresztą dedykowałam ją mojej mamie od początku i myślę, że ona się w niebie cieszy, jest ze mnie dumna. Mówi się, że filmów czy ról nie robi się dla nagród, ale jednak widziałem, że oczy się śmiały. Jestem tym uszczęśliwiony. No, uznanie koleżanek i kolegów ma, powtarzam po Jerzymsko-Limowskim, to naprawdę ma niezwykłe znaczenie, naprawdę. Okrzyki radości, gesty serdeczności i ogromne gratulacje dla wszystkich laureatów. Tak kończymy tegoroczne Orły i mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.